Zobacz tych, oni myślą, że to jest dla nich. Poszły wun! Na was przyjdzie kolej. Jaruś biegnie, jak taki konik miniaturowy. Ta Malwina w jakim rozkroku stoi, matko święta. Wyglądasz, jakbyś z konia zlazła, jakbyś tydzień na koniu jechała na dzikim zachodzie. Mała Dorcia jeszcze tu jest z nami. Siemano, ale ty urosłaś. Ewelinka? Zobacz, idzie ta klopka, jak się przecisko, ledwo co żeś wylozła. Pieski, a my bierzemy się za robotę. Chodźcie, pomożecie trochę, chociaż towarzystwem swoim będziecie mi ubilać czas. Myszka, chodź, bo ty tak zawsze fajnie wskakujesz. Chodź, nam tutaj pokażesz, co my dzisiaj mamy. Drodzy państwo, raz, dwa, trzy, cztery. Wyżerkowe wiadra, taka miseczka metalowa dla naszego Edzia. Już się zaczyna, już świnie wchodzą na obroty. Jak już zaczynam gadać, to one wiedzą, że zaczyna się tutaj ta cała historia. Dobra, moi drodzy, tutaj mamy, patrzcie, taką gęścinę z zupy, warzywa, marchew, ziemniaczek. Nawet to jest chyba brukselka. A ja tak lubię brukselkę, powiem wam, że jakbym wiedział, że to nie jest pobeblane. Matko jedyno, patrzcie, co się tam dzieje. To bym to zeżarł razem z tymi świniami. Tutaj mamy taką czerwoną kapustę, ziemniaczki. Tutaj, słuchajcie, cudawianki, pomerdanie z wybeblaniem. I tutaj tak samo. I będziemy za chwilę maszerować na świńskie podwórko i to wszystko dawać do koryta. Może nie, że wszystko, bo podzielimy się jeszcze z kurakami. Tu jest dla nich koryto. Już tutaj mały knurek się zainteresował, tak? Kręci się, myśli, że za chwilę coś tu mu spadnie. No, spadnie, ale tam na świńskim podwórku. Dla Jarusia również mamy i dla jego bandy. Podzielimy się, tak że wszyscy będą szczęśliwi. Moi drodzy, Wojtuś Gazurek jest patronem dzisiejszego odcinka. On zdecydował się wesprzeć nas w serwisie Patronite, bo to jest tablica patronów z serwisu Patronite. Także trzeba go tutaj ulokować. Także w te pędy chwytam za wkrętarkę i go tutaj ulokowywujemy, moi drodzy. Jeżeli ktoś chciałby taką tabliczkę patrona oraz znaleźć się w napisach końcowych po każdym vlogu, to słuchajcie, wystarczy zostać patronem w serwisie patronite.pl. Macie tam kilka progów do wyboru i w zależności jaki próg wybierzecie, taką otrzymacie nagrodę, ale każdy otrzymuje tabliczkę i swój czas, można by powiedzieć, antenowy w napisach końcowych po każdym odcinku. Myszka, lecimy, zaczynamy tą przygodę, chodź. To największe wiadro weźmiemy dla tych świniaków, nakarmimy je, moi drodzy, i wrócimy za chwilę jeszcze po tą miseczkę metalową dla Edzia. Bo Edziu jest zatkany u siebie tam na wybiegu i on ma prywatną wyżerkę. Ty kuniu jeden, już tu patrzysz, żeby powyżerać, nie? Weź na mnie przepuść, a nie strajk tutaj robisz. Weź, no weź. Czekajcie, muszę to odłożyć. Słuchaj, tutaj bierzemy to koryto, które już jest wyczyszczone z rana, a całe było niebieskie, jak przyszedłem. Tak na niebiesko pofarbowała ta czerwona kapusta. To się normalnie nadaje jako barwnik niebieski chyba. No, ja miałem aż całe ręce niebieskie, nie mogłem się domyć. Dobra, uwaga! Pięknie. Dobra, walimy, słuchajcie, to do koryta. Zobaczymy, czy jedno takie wiadro wystarczy. Czy będzie trzeba robić jakąś podsypkę. Pięknie to wszystko wygląda, ale kolorowo, słuchajcie, pomidory, ziemniaczek gotowany, jajka gotowane, jakieś warzywa, owoce, no. Młodziaki już wyżerają, dwa ostatnie knurki. Oj, tu jest naklejka, trzeba to zabrać i schować do kieszeni. Słuchajcie, to są dwa ostatnie knurki, jakie nam zostały z 15, reszta znalazła swoje domy. No i fajno, myszka też się zeszła z paflotem. Słuchajcie, nie będziemy tych świń maltretować. Trzeba was chmusić tutaj, nie? Za chwilę nastanie błoga cisza, ale póki co to patrzycie płot zeźreć. Ja bym chciał otworzyć furtkę. Proszę mi się stąd przesunąć! Nie uźreć mnie! Patrzcie, no próbuję mnie normalnie ukąsić. Proszę bardzo, wchodzić! Adasia ewentualnie wpuścimy i to by było tyle z koziołków. I ewentualnie tą babkę
Grażynkę, ale ona gdzieś poszła tam do tyłu. Ale niech ona się nie martwi, bo dzisiaj koźlakom też się skapnie taka wyżera. O, dobra, Jaruś, poczekaj na swoją kolej. Dobra, patrzcie, o co tu chodzi. No pokazuj nam, Adasiu. Myszka przyszła ci tutaj towarzyszyć. Ona też warzywka lubi zjeść. A i mięsko się tutaj znajdzie. Dobra, świńska familia wyżera. Jasny gwint. Ten bekon jeszcze nam został praktycznie, a ten mały bzyczek jest zarezerwowany. Za tydzień ktoś po niego przyjeżdża. Także jeżeli ktoś chciałby takiego bekonika, czy do domu, czy na ogródek, czy na działkę, to jak najbardziej on się do tego nadaje. Dobra, moi drodzy, aha, i Gucio jeszcze jest na sprzedaż. Gucio też jest wystawiony na OLX-ie. O, ten oto ojciec Virgiliusz tych wszystkich prosiaczków. No, także on też z chęcią zmieni domek. Dobra, moi drodzy, jedno wielkie mlaskanie. Bo już się naprawdę z rana wydyngać nie umiem. Tyle bym rzeczy chciał powiedzieć, że ja naprawdę zaczynam się jąkać powoli. Moi drodzy, zróbmy szybkiego timelapsa. Zobaczymy ewentualnie, co się jeszcze tu podsypie. Chociaż tym świniom przydałaby się naprawdę dieta. Chociaż jeden dzień trochę mniej, żeby dostały tego żarcia. A nie takie wielkie ilości, bo będą zapasione te maciory i ten knur. Zamykam tą furtkę, żeby te kundy nie uciekły. Moi drodzy, no i co? Zróbmy timelapsa, puszczamy muzyczkę i zobaczmy, jak oni to wszystko rozpracują. Let's go! Miśka, co? Wyżerają jeszcze te pasi brzuchy, nie? Podsypałem jeszcze im, słuchajcie, bo się zlitowałem taką namoczoną pszenicą. No i dobra, ja bym chciał teraz cię, Myszka, wypuścić, a tutaj Knurek Jurek się czai tak i chciałby teraz wyjść. Ale on nie może tu wyjść. On jak już będzie wypuszczany tamtędy. To Myszka, poczekaj chwilę, ja idę do Edzia i was tamtędy też wypuszczę. Moi drodzy, no, bierzemy w takim razie tą jego miseczkę, a to damy dla koźlaków. Może to wiadro będzie dla kóz i to one tak się cieszą z tych gotowanych ziemniaków i tych innych warzyw, że słuchajcie, no ja ostatnio tak robię, że daję im, nie mogę się po prostu powstrzymać, ale ich podstawą żywienia jest siano, także spokojnie. A te dwa wiadra damy dla kuraków, tutaj do tego korytka biorę dla tego Edzia, on już tam ma wodę w garnku i on na pewno już na nas czeka. Te jajeczka gotowane z chęcią sobie w szamie. Gotowane warzywka, brukseleczkę, mięska tam nawet gotowanego trochę jest. Zobacz tych, oni myślą, że to jest dla nich. Poszły won! Na was przyjdzie kolej. Jaruś biegnie jak taki konik miniaturowy. Jasny gwint. No, Jaruś, powstrzymaj się jeszcze na chwilę cierpliwości. Idziemy tu do Edzia. Czy on nas przywita? Już tam stoi na ganku. No, siema Edziu! Jestem już tu u niego, a ci zazdrośnicy patrzcie, co robią, jak te szyje wyciągają. No, Malwinka to jako pierwsza. Dobra, Edziu, tu już jest woda, a tu masz to jedzonko, tak o ładnie obok siebie. I chodź, no przyjdź, to ja widzę, że tego ryjka wystawiasz, już ruszasz tym ryjkiem, tak, no, jak robal. Wącha, słuchajcie, na pewno wyczuł te smaczki. Ja go troszeczkę zmanipuluję, jak otworzę te wrota, to on wyskoczy tu, wiecie? Edziu, no idź no tam, idź. No Edziu, chodź. Słuchajcie, ja tutaj pułapkę na niego zastawię w postaci tej kamery i wychodzę, bo widzicie, on jest dziki. On się chyba mnie boi, Malwinka. On chce uciec. Ale jak uciekniesz tam z powrotem, to ci świnie będą gonić. Pytanie, kogo się bardziej boisz? Bardzo płochliwy jest ten stworek. Dobra, czekajcie, no. Pozostało nam chwilę się oddalić. On te smaczki na pewno wyczuł. I zaro wyjdzie. Tymczasem, Jaruś, może tobie damy, co? Idę po tą marchewkę, po te obierki, no. Trzeba, słuchajcie, tego knurka naszego małego zrozumieć, no. Dostał transu, nie że transu, tylko traumy. Boże, dobra. I tego, no i co, i zanim on, wiecie, dojdzie do siebie, to trochę czasu minie. Zobaczył tych rogaczy, zobaczył tego człeka, dziwolonga. Czekaj, no, tu trzeba zatkać. On w życiu nie widział takich zwierząt, takich stworzeń, ani ptaków, tylko inne świnie widział. I to małe chyba, poza matką i ojcem.
ale jak ja po niego pojechałem, to on już nie był ani z rodzicami, tylko z jakimiś niespokrewnionymi swoimi rówieśnikami. Dali, bo widzę, że wąchasz tam. Boi się, boi. Dobra, to w międzyczasie dla was. Tylko Malwina, wyjdź z koryta, bo będzie kara. Pokłócimy się, zobaczysz. Słuchajcie, nie mogę się opętać od nich. Tak, o, teraz mi się udało dopiero tak wrzucić, żeby żadnej kozy w korycie nie było. I patrzcie, w międzyczasie ten nasz mały Edziu zajada. Czekajcie. On nie widzi, ale nie chciałbym go przestraszyć. Co ty, cwaniaku, wyżerasz jako pierwsze cytrynę? O, ty jesteś dobry. Jest te pyrki, jest te jajeczko gotowane. Nawet masz tam kluski śląskie. O, teraz jajeczko wchodzi. Dobra, pięknie. Przekonamy się do siebie chyba, co? No, ja bym chciał tym jedzonkiem cię przekonać. Wszystko przed nami. Jeszcze będziesz mi z ręki od. Ja tak zawsze, słuchajcie, mówiłem Jarusiowi, bo Jaruś na początku to też miał jakieś takie chimery, zagrywki. W ogóle on na początku pierwsze kilka dni miał na imię Krystian. Wróćcie sobie do starych odcinków. Przecież my tu już mamy prawie 350 odcinków nagranych. Przez te 3 lata... No, bo kiedyś nie nagrywałem codziennie. Kiedyś nagrywałem raz na 2 tygodnie, słuchajcie. A teraz staram się tak 5 razy w tygodniu wam ponagrać. 7 bym chciał, ale nie dam rady, słuchajcie, bo tu by się człowiek musiał rozwoić, sklonować, albo nie wiadomo co zrobić. Coś ten knurek tu zaczął kaszleć. Pomału jedz, bo się zakrztusisz i będzie trzeba ci robić ustaryjek. Ta Malwina w jakim rozkroku stoi, matko święto. Wyglądasz, jakbyś z konia zlazła, jakbyś tydzień na koniu jechała na dzikim zachodzie. Kowboj później też tak łazi i nie może gir złączyć. Matko jedyno, ta Kasiula nasza mała już zajada sobie marcheweczkę. Coraz bystrzejsze są te małe kuski, no. Fajno, podoba mi się to. A kiedy urodzi Gocha? Gocha, jesteś nadmuchana już, nie? Jak ludzik z Michelina. Jasny gwint, masz tego brzucha grubego. Wymie ci wisi. Zobacz, ile masz mleka tu. O, ale to waży. Nie, to jeszcze nie jest aż tak dużo. Czy kurde, co tu się stało? Nie wiem. Coś jej w ogóle nie nachodzi, to mleko. Powinna mieć coraz więcej. A tak jakieś to kurde. Dziwne, ale jest coraz grubsza. Coraz grubsza. Pewnie dostanie tego mleka w ostatnie dni przed porodem. No ale ona coś przeciąga! Ile to można czekać? Ona już miesiąc temu, albo lepiej, była zatkana w Jarusiowej stajence, bo myślałem, że będzie rodzić i chciałem ją oddzielić. I wypuściłem ją w końcu, bo nie chciała urodzić i do tej pory nie urodziła. Matko jedyno. Dobra, idziemy, słuchajcie, podejrzeć tego małego gucia. On patrzy na mnie prawym okiem, a lewym okiem zagląda do Michy. Co tam ma za smaczki? Kury zazdrośniki tu przylazły, kłócą się. O! Dobra, słuchajcie, ja tak sobie będę tu podchodził, przychodził, gadał tym swoim głosem. Skłoszył się trochę teraz, widzicie? Ale musi się przyzwyczaić. Z czasem się przyzwyczai i do tego mojego głosu. I do tej gadki, głosem dziadka. No. Dobra, moi drodzy, nie stresujmy go, niech się naje w spokoju. Później jeszcze zobaczymy tam do niego. A patrzcie, tymczasem ty, nawet te obierki z cebuli wyżerają. To smakuje jak cebulowe chipsy, tak? No na pewno. Mała Dorcia jeszcze tu jest z nami. Siemano, ale ty urosłaś. No, stoi z kuzyneczką, nie? Z Kasią. Dobra, ciotka Marysia tam jest. Bez jednej giry tylnej. Dobra, moi drodzy, co my będziemy dzisiaj robić? To muszę gdzieś w ogóle odstawić, bo tak to tutaj wygląda jak strach na wróble. Chciałem impregnować, ale znowu nie będę impregnować, bo są deski mokre. To się mija z celem, słuchajcie. Będziemy na pewno na tym królicznym podwórku tutaj sprzątać. Tak, to jest mój dzisiaj priorytet. Tą klatkę też będziemy impregnować. Wszystko, słuchajcie, co jest surowe, będziemy impregnować. Patrzcie, jak faflot ciekawski, z racji na to, że tu lotą po błotku, chciał zajrzeć do królików i łapami tak opędzlował tą całą klatkę, ale my ją zaimpregnujemy w takim kolorze orzechowym, takim no, brązowawym. Także nie będzie tego widać. Wcześniej jeszcze szczotką ryżową na mokro to wszystko przejadę. Teraz będziemy wpuszczać dzisiaj do ciebie dziewuchy znowu. Trzeci raz i mam nadzieję, że wystarczy. Z tą żeś robotę zrobił, z tą złośnicą, ale z tą coś nie chciałeś. Wczoraj ona chciała, a ty nie chciałeś. Przedwczoraj ty chciałeś, a ona nie chciała. Zobaczymy, jak będzie dzisiaj. Wczoraj ona się ładnie położyła. Ogonek prawie, że tak podniosła. Halo, co to za robal? Co tu się dzieje? Ale żeś utknęła. Jasny gwint! Położyła się wczoraj ładnie. Chwilę to aż na plecach leżała. Ja nie wiem, no jak ona tak lubi. Ale Daras coś nie miał po prostu motywacji. Dobra, moi drodzy. Tutaj też jeszcze króliczki.
Przyjdziemy do nich, będziemy was karmić, chociaż widzę, że od wczoraj jeszcze macie, ale chociaż wam sianka uzupełnimy i też zrobimy jakieś dopuszczanko, bo karzełki Teddy jakby na wiosnę były, to by było całkiem sympatycznie. Moi drodzy, ja mam taki plan, żeby tu zrobić wolierę dla papug, ale co niektórzy mi mówicie, zrób tutaj taką wolierę, ale dla królików, żeby te króliki mogły sobie tutaj swobodnie biegać. Jest to pomysł, bo w sumie jakby tu były papugi, to one tym królikom by się tak pod uszami darły, nie? A królik duże uszy, mo, to chyba dobrze słyszy. To może by to tak nie zagrało jedno z drugim. Pomyślę. Woliera dla królików miała być najprawdopodobniej tam. No ale możemy tam zrobić dla papug, albo dla papug gdzieś indziej. Tutaj też miała być dla papug. Ja w ogóle najlepiej bym zrobił kilka tych wolier dla papug. Tam taką większą, a tu taką mniejszą, albo tam taką mniejszą. Zobaczymy, już jak zwykle wymyślę. Muszę się uspokoić i na spokojnie usiąść, podrapać się po głowie i tak przemyśleć to, żeby pochopnie nie podejmować decyzji. Jedz malutki, jedz, cały czas jesteś tam pod okiem kamery. Ale ja tą kamerę biorę w tym momencie, wiesz, bo idę po smaczki dla kuzek i będziemy im robić timelapsa. Dobra, chodźcie. Malwinka jako pierwsza. Jasny gwint. Dobra, całe takie wiadro jest dla was. Tylko zachowywać mi się, nie skakać do tego koryta. Ja wiem, że wy jesteście jeden przez drugiego zazdrości, nie? Ale już naprawdę bez przesadyzmu. Ja pierdziele. Te maluchy tu nawłaziły. No, kacha, uważaj, bo żeś spadła. Muszę przerobić, słuchajcie, to korytko. Idź no, Franek, ty uparciuchu jeden. Tak muszę przerobić, jak mówiłem ostatnio. Poszerzyć może to koryto troszeczkę. No bez robienia, nie, że to będę przerabiał. I po środku taką ściankę, żeby z jednej strony mogły się nagromadzić te kozy i z drugiej, ale żeby nie mogły do niego wskoczyć. Przecież na kamerze jeszcze w miarę fajnie to wygląda, taka koza stoi w tym korycie, dominuje resztę stada i wyżera, nie? Z perspektywy żerafy. Jasny gwint. Dobra, moi drodzy, ja będę tym koźlakom tutaj co jakiś czas podsypywał jeszcze owsa. Oczywiście dostaną jeszcze siana, cały paśnik. No i będziemy to wszystko obserwować. Jak to tu wszystko zagra? Myszka nawet. Tutaj coś wyczepałem jeszcze z tego wiaderka, no to myszka zajada sobie. A co ty, myszku, tutaj zajadasz? Pokaż, no, zazdrośniku. Ogórka. Pies wegetarianin! Dobra, moi drodzy, słuchajcie, puszczam muzyczkę i zobaczmy, jak te stado rogaczy będzie się wokół tego kolorowego koryta kręcić. Let's go! Słuchajcie, te bydloki jeszcze tutaj wyżerają. Rogacze tu jeszcze sprzątają po nich kuraki. Patrzcie, pełne dupy dzisiaj te kozy mają. Chociaż, nie wiem, no mają niby apetyt, ale nie dojadły, a kiedyś by to wszystko było tutaj wyczyszczone, ażby się błyszczało. Moi drodzy, Jożem zapomniał świnioku wypuścić. Ojej, biedny Adaś. Chodź, póki siano jeszcze jest w paśniku. I faflot tu jest jeszcze zatkany. Dali gęsiego wyłazić. Świnie wychodzą gęsiego, no. Dobra, Adaś jeszcze. Marcelinka. To teraz Ewelinka. Zobacz, idzie ta klofta, jak się przecisko, ledwo co żeś wylozła. Gucio. O, Bekon. Ewelinka. I ten bezimienny knurek nasz. Ładny on jest, ładny, ładny. Taki ma trójkącik biały. Na czółku. No i dobra, zamykamy, słuchajcie, to podwórko. Jakaś kura tam została, ona sobie poradzi. Patrzcie, tych oni się jeszcze tu kręcą. Gucio, w los do koryta, teraz będzie jeszcze czyścił. O, knurek Jurek szyneczkę porwał. No jakieś tu są jeszcze resztki, no to wyżryjcie to, jak przystało na prawdziwe świnie. A ja, moi drodzy, idę karmić kuraki. No w ogóle patrzcie, w międzyczasie kurier przywiózł taką paletę. Na takiej mini palecie, słuchajcie, 30 litrów, 30, 60 impregnatu. To jest z tej firmy New Colors Hydrochron. Słuchajcie, ja jestem w fazie testów tych impregnatów. To są impregnaty i lakiery.
jak się pogoda wyklaruje, zmieni na bardziej taką, no nie deszczową, nie? Żeby te deski były suche, to będziemy to wszystko impregnować. No ten płot co prawda tu jest zaimpregnowany, nie o ten mi chodzi, chociaż ten też będziemy jeszcze poprawiać, ale te wszystkie świeże dechy, świeże sztachety, klatkę naszą od królików będziemy traktować tymi impregnatami, moi drodzy, i będziemy obserwować, czy to się wszystko nadaje do polecenia. Jeżeli tak, to jak najbardziej podpiszę się pod tym, moi drodzy, i będziecie mieli, ci, którzy zechcą skorzystać, fajny impregnat. Tymczasem, moi drodzy, te dwa pyszne i pachnące wiadra lądują do Stasiego koryta. Także chwytam je i chodź ta. Bo te kakadu pierzaste już w tym kurniku na pewno drapią się po głowie i myślą, kurde, co ten gospodarz jeszcze nas nie wypuścił. A to już która jest? Pół do dziewiątej chyba rano. Dobra, patrzcie, taka jeszcze nam wyskakuje surówka z czerwonej kapusty. To wszystko jeszcze potraktujemy tu z góry tymi smaczkami. O, bardzo proszę, groszek, marchewka. Słuchajcie, twarożek nam się wyłania. Ale to wszystko pachnie. Fasolka szparagowa, kluski śląskie, jakiś galat. Galat, zimne nóżki tak zwane. Ogórki, ryżu trochę, rozmoczonego takiego chlebka, jakiś ziemniaczek. Co to tu jeszcze jest? I marchewka, i ryż ponownie. Dobra, ładnie nam to udało się wszystko tutaj ulokować. Dobra, czekaj, bo jeszcze lecą jakieś sosiki. Dobra, to wszystko bierzemy tam, chowamy i jeszcze będziemy podsypywać ziarnem. Dobra, podążam tutaj. A co mi tu wyleciało? Coś mi tu wyleciało, jakaś siatka od tych obierek, coś, co to było? Dobra, daję nura tutaj, słuchajcie. I póki co, jedną taką chochelkę tutaj na górę zapodajemy i będziemy im tu jeszcze podsypywać oczywiście, żeby mniej więcej na pół było tych moczków stołówkowych. No bo dobra, jeszcze jedną by się zmieści. Na pół, żeby było tych moczków stołówkowych i zboża. Okej, okay. Świnie jeszcze, słuchajcie, tutaj coś podkrumkują. Ryczą, kwiczą, jeszcze są głodne. Ale nic z tego, pasi brzuchy jedne. Wy jesteście już po wyżerce. Później mogę wam dać jeszcze buraka pastewnego. Zobacz, jak patrzą, biedoki. No dalej, bo oni już patrzą na pewno. Drzwi zeźreć. Idź, myszka, ilu ich to jest. Let's go. Coś ten kaczor jakiś jest przetrącony. Może nadepną na coś, później mu zajrzę, bo on tak jakoś koślawo łazi. Widzicie? Oj! Dobra, tymczasem patrzymy na tą bandę. Dobrze, że masz, Karol, jeszcze siły, żeby tu podejść do tej wyżery. To od razu nam tak z sił nie opadniesz. Ale trzeba ci tam zajrzeć, no. Ale was tu jest? A nie boicie się tego zielonego węża? Czy to jest jakiś kurnatyn jadowity? Bo słuchajcie, kto się kiedyś tak bał? Świnia się chyba przestraszyła kiedyś u mnie. Węża ogrodowego, myślałem, że to prawdziwy. Dobra, indyki ładnie podchodzą, korzystają z tej wyżery. I dobra, moi drodzy, Ignacy nawet, ty jesteś, kurde, kawał gościa, powiem ci, kawał patana. I gulu jeden, będę im tutaj podsypywał, a żeby one były zadowolone, usatysfakcjonowane, a przede wszystkim najedzone. I wtedy będziecie wypuszczone tam do Jarusia i możecie go ujeżdżać. No, bo już indyk swego czasu na Jarusie jechał, no. Dobra, gąska Gosia, pokazuj. A ja co, puszczę muzyczkę, moi drodzy, i zobaczmy, w jakim tempie rozprawią się te kuraki z tą wyżerką. Let's go!
Dobra, jesteśmy u królasów, nie? Ci pierzaści bandyci wyżerają tu, gdzieś się porozchodzili, wypuściłem ich. No i dobra! Mała Kaśka się przecisnęła pomiędzy tymi szczeblami, tak samo jak jej siora Gabrycha, nie? Tu masz bazę w tej króliczej klatce. I dobra, patrz jak faflot mi znowu brudzi tą klatkę. To myszka tak nie skacze jak ty. Zobacz co zrobił ten pies, będziemy to wszystko szorować, malować i będziesz przegnany stąd. Podłaczu jeden, zobacz, kuska próbuje na ludzkie siedzisko wskoczyć i człowieka udawać. Moi drodzy, zrobimy teraz taką akcję, że dopuścimy królasy. Dopuścimy najpierw tą milutkę, bo ona tak nie do końca ostatnio była na udanej randce. Idźcie warioty. Tylko czekajcie, ktoś mi ostatnio wysłał informację, że królika się łapie dwoma rękoma. Chodź miluśka, nie bój się. Że niby dwoma rękoma, że niby tak jakoś tu tą pupę mu podtrzymać. O, no to dobra, dajemy tu do Darasa. O, no i co? Musi sobie jakoś tu poradzić z nią. Myszka piszczy, faflot piszczy, bo on ma z teriera coś, nie? A myszka z jamnika, czyli z psów myśliwskich, tak? Chcecie po prostu te króliczki, bo to nie są króliczki, chociaż są, tylko na takich dłuższych nogach i robią meee. No, ale chciałyby te króliczki ze skóry ogolić do gołego gnota, nie? No, dobra, słuchajcie, Darasa zostawimy tu na randce, w międzyczasie damy do tej klatki, do tej naszej złośnicy tego sianka, słuchajcie, tego sianka. Tylko czekajcie, muszę je dać sobie tutaj trochę na bałaganie, ale najwyżej później pozamiatam. Tym małym koźlątkom też damy, bo one też by chciały, żeby nie były zazdrosne. Dobra, tu dwoma rękoma operować, to będzie lepiej. Dobra, proszę bardzo. Złośnico, zajadaj, głodna jesteś. Ci też tu liczą na siano, ale ja wam na razie nie dam, bo to siano będzie wam zakłócać te myśli, na które mam nadzieję, że za chwilę was znajdzie. Dobra, i jeszcze damy do tej milutki, póki jej nie ma. Czekaj, no. O. Dobra. No i tyle, moi drodzy. To odstawiamy tutaj. Poczekamy, zobaczymy co tu się urodzi. Czy będzie udana randka, czy nie. Świnie się tu kumulują. I kozy, i nie wiadomo kto jeszcze. Moi drodzy, zróbmy tak. Biorę się za robotę, w międzyczasie będę tu obserwował, czy nie ma kłótni. Czy Daras nie piszczy, że ma jaja odgryzione. Biorę się za ogólny taki ornóg. A jak się zaangażuję, to może kurde tutaj to wszystko posprzątam, słuchajcie. Ja ogólnie muszę tak. Tu jest taki zagajnik, tu są jakieś pierdy po tych wszystkich budowach. Ja bym musiał od połowy tego budynku w tą stronę i to wszystko wynieść prek tam gdzieś pod tą klatkę albo tam pod płot, posegregować te przydatne rzeczy i z powrotem je tutaj ładnie ułożyć. A tutaj przede wszystkim chciałbym mieć czysto. Przed tym płotem chciałbym mieć czysto, bo tutaj może zrobimy jakiś taki wybieg dla królików, a może dla tych papug. Słuchajcie, no kurde, ja bym chciał te papugi, ale pomyślę. Dobra, teraz patrz, ta dziewucha jakoś tak powoli się kładzie, jakoś tak wypino ten ogonek, idź no tam luknij. Pieski, a my bierzemy się za robotę, chodźcie, pomożecie trochę, chociaż towarzystwem swoim będziecie mi umilać czas. Let's go!
Dobra, powiedzielibyście, że tyle tych wszystkich koidów powyciągam stamtąd. Patrzcie, jak to podwórko z powrotem wygląda. Jaki rozgardiasz. Matko jedyna, myszko! Sama w szoku jesteś chyba, co? Oj, czekajcie. Ja widzę, że zaraz tutaj coś działa. Ta dziewucha jego tupta tymi nogami. Ale przed chwilą żeście, jak takie miśki namalowane na obrazku, dwa obok siebie, siedziały i żeście patrzyły, co ja robię. Zaraz ja będę, słuchajcie, dawał każdego do swojej klatki. I patrzcie teraz, co tutaj jest w ogóle, co ja żem tu zrobił. Takie rury, słuchajcie, no wiecie, na każdym podwórku takie coś by się znalazło, nie? Gdzieś to trzeba trzymać, słuchajcie, no i tutaj ja myślę, że póki co jest na to odpowiednie miejsce. Z tamtej strony przyjdę i będę te wszystkie dechy też wyciągał, tamtędy, wiecie? Gdzieś też się ulokujemy, posegregujemy, co na ognisko, to na ognisko. A resztę może spożytkujemy jeszcze. Takie mam tacki. Kiedyś to były wyżrekowe tacki. Dawno, dawno temu, słuchajcie, na tych tackach wyżerały ptasiory. Patrzcie, ile tutaj tego wszystkiego jest. Jakiś jeszcze wybieg prowizoryczny. To było tak, o, na trawę ulokowywane. I tu pisklęta biegały i jadły sobie trawkę. Jakieś takie pola jeszcze płotowe, to wszystko prek muszę wyczasnąć. Trochę złomu, jakieś okna tarasowe niepotrzebne. Jasne, więc ja bym musiał raz tutaj busem wjechać i te wszystkie klamoty powywozić prek. Dobra, czekajcie, damy jeszcze tarasowi tego siana, bo te królice dostały, a chłop biedny został sam bez niczego. Czekaj, weźmiemy tą milutkę do niej z powrotem. Dobra, chodź dziewczynko, chodź. Kurde, ja chyba nie umiem królika chwycić, ja nie wiem. On jest jakiś taki ciężki, taki silny, ja się go boję. On normalnie drapie tak pazurami, że matko jedyna. Czemu ta myszka piszczy? Myszka, chodź. Nie umiesz przejść? Dobra, bo ciasno tam się zrobiło, słuchajcie. Zostawiam te króliki, ja tu jeszcze później przyjdę. Zobaczyć, co się dzieje. Podsypiemy im może. Damy im jeszcze jakąś marchewkę. A ta nawet tutaj wskoczyła do tej skrzynki. Moi drodzy, tymczasem opuszczam to pobojowisko. Wygląda tu jak na złomowisku i jak na śmietnisku naraz. Moi drodzy, idę montować dla was ten odcinek. Dzisiaj taki vlogas porządkowy. Nakarmienimy wszystkich. No i zaczynamy działać. Słuchajcie, chcę te podwórko elegancko wyczyścić ze wszystkiego. Tu nie będzie nic. Jutro tylko ta klatka, Mauser na wodę. I puściutki plac i będziemy później planować co, gdzie i jak, bo na tle tamtego płotu, tego szarego betonowego, chcę coś wybudować, może jakąś wolierę, a może też jakieś takie ładne klatki. Zobaczymy, pomyślimy. Adaś, żegnamy się. Zaczyna wiać, zaczęło padać już w ogóle. No i dobra, do zobaczyska moi drodzy w kolejnych odcinkach. Ja idę tam, chociaż nie. A ty chodź tutaj ze mną, opadnie mgła. Było mi trudno, lecz teraz jest rzej. Wysyłam piątkę, mówię ci hej. To mazurskiej natury talent. Bym nie mógł przepuścić jej takiej wspaniałej. A teraz to mogę już tylko iść dalej.